Heja widzowie, w tym odcinku postanowiliśmy spróbować zrobić sobie tripa na Słowację i to cały czas terenem. Oglądajcie do końca, aby dowiedzieć się, czy faktycznie nam się to udało. O, żaba! Ło, co jest? Od Lącina. No, chyba od Lącina. Nie, ale nie smarowany dawno. No to jedź pierwszy ten. Ja? Tak! Kolejny potok. To czekaj, ja się odsunę. Okej. Dobra, to tu. Tu już się trzeba rozpędzać, widzowie. Żydzie Pierącki. Zaklinował się, kurwa. Teraz na leśniczego trzeba czekać. No bo tu jak się nie napędzisz na początku, to nie wyjedzie. Jakby ta gałąź, nie? Kurwa, łebko skierowała. Ja dostałem. Nie zauważyłem jej. Ogień! Gałąź ominął? Prawie. Ominął! Jest! Nie, nie w dół! Nie! Dawaj! Miodu, miodu, miodu! Gaz, 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 gaz! Gazuj, gazuj! Saszka! Ło! Ło! Na takiej pełnej k***y leciałem. Ja też! On przeskoczył, tylko chlupło, nie? Rafik! Co się stało? Urwałeś podnóżek? Poważnie? Ale urwał, że urwał, czy? Dobra, to nawet podjedziemy gdzieś tutaj, zapytamy się kogoś, czy masz powarek, kudzo, przecież to są dwa herbkie. To nie jest jeszcze nic straconego. Widzisz, ja plastika się pozbawiłem, prawie hamulca, ty się pozbawiłeś podnóżka. Dobra, wracamy się na szybko. Uważaj na ten podnóżek, nie dociskaj go mocno, to tak nie muszkaj go i jedziemy i tam spowamy i jedziemy dalej. No, bo szkoda czasu. Dobra, to teraz do wydziału komunikacji, nie? Blachę odbieramy. 5 minutes later. Zapal gumę dla młody. My byśmy zapalili, ale ja mam nowe opony. No. Dobrze jest, lecimy dalej. Cześć. Dobra, ogólnie temat jest taki, nawigacja wbita, lecimy sobie do granicy polsko-słowackiej. Na razie wiemy tyle, że musimy jechać cały czas prosto i odbić gdzieś na lewo. O kurde, ale bajoro. Skok dobry. Trzyma się. Dobra, czuję, że jesteśmy gdzieś wysoko. Co za widok! Co my tutaj mamy? Mamy klimat jest. Wyzwanie przyjęte. Wycinka. No i powiedzcie mi, kto bardziej las niszczy, my? Czy oni? Zapraszam. A to tam jest droga. Nie, 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 tutaj, tutaj. I zdupcamy stąd, zanim nas ktoś zobaczy. Okej, okej, on ma w dupie konsekwencje. O, dobra, dostajemy zielone światło. Co to jest? Co to jest? Zakaz używania ognia. Droga leśna. No dawaj tu, 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 tu. Zobaczcie, co tu się dzieje. Jedyny minus, brak stacji benzynowej. Okej, okej, okej. Dawaj, dawaj. Leśniczy! Jest w budce, bo ciuchy leżą. Oj, ciężko. O! No i dobra, jeden jest. Dobiło! Nadgarstek? A palce? Co? Dobra. Patrz i się ucz. No nie bój się! O, o, o! Zabije się, to się zabije. Co jest?
Jedziemy tak. Naprawione! Mu! Nie! Cycki ma! Ten jest byk! Nie, ale nie ma cycków! Tata jakoś zdenerwowana, kurde, ta krowa. Łańcuch przypięty, samotna, odosobniona. Co się dzieje? Co się dzieje? Ale siada! 1 hour later. Ale się obłowiłem, ale mam k***a borowika. Kawał grzyba, nie? Ten dobry jeszcze. A ty można ludzi tu. Biorę go ze sobą normalnie. Two hours later. Podkoreczek. Będziemy jeść hot dogasa? Czasowo troszkę się nie zgrywamy, ale i tak bym zjadł. Chodźcie, od razu przeparkujemy się gdzieś. Rozmieniamy euro. A więc zatankowane i lecimy od razu, wciąż terenem. A mi pryska tym paliwem! Albo pod kudemerem, albo... No tak myślałem właśnie, ale jak to kopię prądem... Boję się sprawdzić, bo niekiedy jest takie napięcie, że ręce urywa. Jest! Słychać! Słychać, że jest! Pojedziemy tu, i zobaczymy, może jest gdzieś wyżej. Wszędzie tak samo. Paliwo leci. Chyba tu. Chyba tak prądem? Raczej tak. No i chodź już z tej strony. Dobrze jedziemy. Co jest? Jechać w lewo do lasu, ale widzę, że podjazdy są aż miłe. Prawie na szczycie. Słońce schodziło coraz niżej, więc nie zapuszczaliśmy się dalej. Postanowiliśmy wracać. Droga powrotna była naprawdę tak ciężka, że nawet wzajemna pomoc sobie w przeszkodach była czasem wykluczona. Oczywiście wymuszonym odpoczynkiem, a przed nami jeszcze kilka godzin drogi lasem. A więc jeżeli wytrwaliście do końca, zostawcie komentarz o treści dobra przygoda, a my będziemy się starać dostarczać wam więcej tego typu treści. Także do zobaczenia w następnym tygodniu. Siemano.